Sweet, sweet, sweet week. Dzisiaj przyjrzymy się waporyzatorowi Arizer Go, czyli Argo. Let's go! Witam was kochani karafanie, ja jestem Mops aka El Vapo. Tak właśnie wymyśliłem sobie tą ksywkę na potrzeby recenzji waporyzatorów, których będzie coraz więcej na tym kanale. Dzisiaj mamy najmniejszy, najbardziej przenośny waporyzator producenta Arizer firmy z Kanady. Cieszy się ona naprawdę niesamowicie dobrymi opiniami wśród internautów i wszystkich fanów waporyzacji. Sprzęty tej firmy słyną z niesamowitej jakości pary, dużej ilości pary, no i przede wszystkim naprawdę top of the top, jeżeli chodzi o smak pary, 11 na 10. No i o tyle, o ile ten tutaj maluszek może spokojnie konkurować ze swoimi większymi braciakami ze stajni Arizer, chodzi tutaj mi o jakość i smak pary, o tyle niestety no te sprzęty typu na przykład Solo 2 no nie za bardzo mogą już konkurować z nim, jeżeli chodzi o dyskrecję, rozmiar, no i bezprzypałowość, że tak powiem, ponieważ nasz waporyzator Argo wygląda tak. I teraz małe czary mary. Jest waporyzator? Nie ma waporyzatora. Jest? Nie ma. Dokładnie tak, waporyzator Argo, jak widzicie, no, mieści się w dłoni. Za chwilę przejdę sobie tutaj do rozmiaru. Zanim do tego przejdę, chwileczkę tylko o opakowaniu. Nie będę robił wielkiego unboxingu tego waporyzatora, moi drodzy. W paczce przychodzą dwa takie pojemniki, w które zamykacie sobie komorę, do której nabijacie susz, szklaną komorę, a jednocześnie ustnik z gumową nakrętką, czyli dzięki temu macie jakby pewność, że wilgoć nie dostanie się do środka, do suszu, oraz zapachy nie ulotnią się gdzieś tam na zewnątrz. Dwie takie tuby są w paczce, dodatkowo macie pogrzebacz, czy to do nakładania koncentratów, do mieszania w komorze, drugą stroną można to poobijać. Oprócz tego jest ładowarka, ładowarka też kostka do ściany, co jest bardzo fajne, kabel USB, długi kabel USB, chyba około 2 metrów, więc jak dla mnie jest to naprawdę bardzo na plus, bardzo często dodają producenci takie króciutkie kabelki. No, ja tego nie lubię, bo trzeba mieć albo powerbanka, albo po prostu rozstać się na nim na chwilę, na dłużej, gdzieś tam podwiesić pod ścianą. W tym przypadku można sobie fajnie leżeć na łóżku, ładować wapka bez wstawania, po naładowaniu z niego korzystać. No i co jest fajne, jedna rzecz, którą wam tylko tutaj też pokażę w filmie, jest tutaj bardzo fajny pokrowiec do tego waporyzatora. Czyli macie dodatkową ochronę, jest to taki no typowy, jak wiecie, macie na jakieś scyzoryki, nożyki i tak dalej, więc jest dodatkowa ochrona, można sobie przypiąć go tutaj do paska i co jest tutaj bardzo fajne, po boku ma takie jakby szlufki na naboje, więc po pierwsze możecie sobie dwie te tubki tu wsadzić lub na przykład dodatkowe baterie, a do tego przejdę za chwilę, ale to już jest kolejna zajebista rzecz, ten waporyzator ma wymienną baterię, a to jest naprawdę super, odstawiamy. Aha, i dodając jeszcze do pudełka, macie dwie takie rurki, wymienne sitka, dwie te tuby, instrukcja, pokrowiec, ładowarka, kabel USB i wydaje mi się, że to wszystko. Aha, i jeszcze przychodzi, gdzie ona jest? Oprócz instrukcji, których nikt nie czyta, jest też naklejka Arizer, więc możecie sobie nakleić na aucie i już wtedy od razu macie 100% przypałowość. A skoro jesteśmy przy przypałowości, wydaje mi się, moi drodzy, że ten waporyzator jest jednym z najmniej przypałowych waporyzatorów, jakich w ogóle miałem ostatnio okazję korzystać. Korzystałem z niego dzięki uprzejmości firmy Vapefully no blisko 2 tygodnie i mogę śmiało z ręką na sercu powiedzieć, jest to aktualnie z tej półki cenowej i jeżeli chodzi o takie małe i przenośne waporyzatory, które się mieszczą w kieszeni, najlepszy waporyzator, z jakiego miałem okazję korzystać. Do tego przejdę za chwilę. Chodzi mi tutaj o wydajność, o to, jak wygodnie się z niego korzysta, jak on fajnie bezprzypałowo wygląda, no i o jakość pary. Ma on gdzieś niecałe 10 cm, jeżeli zamkniemy go tutaj, to jest chyba jakieś 8 cm, za chwilę przejdę do tego zamknięcia. Jak widzicie, wygląda naprawdę fajnie, bezprzypałowo, cytując klasyka, z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Zostawiłem go ostatnio u rodziców na stole, u znajomych, nikt nie wiedział, co to jest, każdy się pytał, co to za urządzenie, czy to alkomat, czy jakiś powerbank, czy jakieś, nie wiem, urządzenie do pomiaru ciśnienia. Dopiero jak weźmiecie to w dłonie, zobaczycie, że jest to jakiś ustnik, ktoś tego powącha.
no to już może sobie zdawać sprawę, że jest to jakiś waporyzator do ziół. Ale na pierwszy rzut oka taki kwadracik, który fajnie mieści się w ręce. Jak widzicie, mi się on całkowicie w ręce chowa. Może nie mam jakiejś super małej ręki, ale też nie mam jakiejś gigantycznej dłoni. Taka normalna, grubsza dłoń. You serious? No, jest naprawdę spoko. Zanim przejdziemy dalej, przepraszam najmocniej, muszę się trochę ogarnąć. 30 stopni u mnie na poddaszu w moim studiu na zewnątrz, 35, no ale cytując drugiego już klasyka, plecy same się nie zrobią, tym bardziej recenzja waporyzatora. A skoro tutaj już jestem przy termometrze, który stoi koło słoiczków, w całym tym materiale i w teście tego waporyzatora używałem suszów z firmy Cannabis Light. Jest to firma mojego serdecznego kolegi z Faktów Konopnych. Naprawdę bardzo fajne susze, w pełni legalne, zawartość THC poniżej 0,2%, tak więc polecam. Z linku, który będzie pod opisem tego filmu, będziecie mogli kupić te susze też ze zniżką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. Wracajmy do naszego Argo. Moi drodzy, skoro już stwierdziliśmy jasno i wyraźnie, iż wygląd tego waporyzatora jest naprawdę, no powiedzmy takie 8 na 10, jeżeli chodzi o dyskrecję, 9 na 10 dałbym na przykład Paxowi, który no ewidentnie wygląda jak jakiś powerbank i tutaj już nikt się chyba nie kapnie, co to tak naprawdę jest, więc dla mnie to jest super. 10 na 10 oczywiście Grasshopper, który wygląda jak długopis. No, czekam jeszcze na jakiś waporyzator, który będzie w ogóle wyglądać jak kaseta magnetofonowa, iPhone albo w ogóle coś innego. No, ale to jest pewnie tylko kwestia czasu, więc powiedzmy, no naprawdę jest jakieś 8, 9 na 10 jak dla mnie, jeżeli chodzi o bezprzypałowość i dyskrecję. Jest naprawdę lekki, ale też nie sprawia wrażenia jakiegoś kiczowatego i takiego taniego sprzętu. Też nie mam wrażenia jakiegoś takiego totalnego high-endu, co na przykład, nie wiem, w przypadku Paxa, no to no, mam wrażenie, że naprawdę trzymam coś takiego mega porządnego. Jest to z metalu, mało jakichś takich, jest to jakby jedna bryła taka, pełna bryła, więc to jest fajnie zrobione. No, w tym przypadku jest tutaj częściowo z takiej gumy, plastiko gumy wykonane, druga część jest tutaj z metalu, ale sprawia wrażenie naprawdę świetnego, solidnego sprzętu, fajnie go się trzyma w ręce. No, jak widzieliście, tutaj jest takie małe zamknięcie, jest to też bardzo ciekawy patent. Służy to temu, jak widzicie, tu jest ustnik. Ten ustnik, że jeżeli nie chcemy, żeby on się gdzieś w transporcie nam skruszył, zbił, wciskamy sobie knefel, pyk, i wyskakuje nam taka mała jakby ochrona dla tego waporyzatora. Także no, naprawdę fajne rozwiązanie. Jedyne, co się obawiam, jak ten mechanizm będzie się sprawować po roku, po dwóch latach, po 3000 naciśnięć tego knefla. Mam wrażenie, że może to się jakoś, brzydko mówiąc, kolokwialnie zjechać, ale póki co spełnia swoje funkcje jak najbardziej dobrze, więc póki co jest to na plus. Czyli już wiemy, że waporyzator jest dyskretny, fajnie zaprojektowany, fajnie go trzyma się w dłoni. Bateria, moi drodzy, 3000 mAh. Bateria jest wymienna, co jest bardzo fajną rzeczą. Możemy sobie za naprawdę niedużo dokupić takich kilka wymiennych bateryjek i mając takie dwie ze sobą, które możemy fajnie zamontować sobie w tym futerale, który pokazywałem na początku. Spokojnie wybywamy sobie w góry czy gdzieś tam na wycieczkę na cały dzień i jak najbardziej nam to starczy, ponieważ jedno pełne ładowanie powinno zgodnie z tym, co mówi producent, wystarczyć na 90 minut ciągłego używania. W przypadku tego waporyzatora, no, jestem pewny, że 60-70 minut spokojnie mogłem korzystać na jednym naładowaniu baterii. Tak z zegarkiem w ręku nie mierzyłem, czy to naprawdę wystarcza na te 90 minut, ale jak to już wystarcza na jakieś 70, coś takiego, to jak dla mnie jest jak najbardziej ok. Fajnie, mając dwie dodatkowe baterie, mamy już prawie 4 godziny, dobrze mówię? Dobrze mówię. Prawie 4 godziny non-stop użytkowania, więc spokojnie możemy sobie gdzieś tam polecieć na jakąś wycieczkę, nie obawiając się tego, że nam się rozładuje bez jakichś powerbanków, więc wymienne baterie to jest naprawdę mega zajebista funkcja. Niestety w moim Flowermancie tego nie mam, a ma bardzo słabą baterię. W Paxie tego niestety nie ma, ale ma znowu lepszą baterię, więc chociaż taki plus. No cóż. Propsy za to. I ładowanie baterii od zera do pełna zajmuje do 3 godzin. Producent daje gwarancję dwuletnią na ten sprzęt, więc naprawdę zajebiście. Za wyjątkiem szklanego ustnika oraz baterii. No i teraz przechodzimy do samego działania, moi drodzy. Sprawa jest tutaj banalnie prosta. Przytrzymujemy sobie dwa guziczki. Wtedy nasz waporyzator się uruchamia. Mamy tutaj jakby taki czas odliczania. O! I jest komunikat.
I skoro jestem przy tym dźwięku, przy czasie odliczania i przy jasności wyświetlacza. Te wszystkie rzeczy możemy zmieniać sobie tutaj dość prosto kilkoma kliknięciami, czyli możemy regulować jasność wyświetlacza. Oczywiście plus i minus jest do regulacji temperatury. Można ustawić od 40 do 230 stopni Celsjusza. Możemy przełączać między stopniami Celsjusza a stopniami Fahrenheita. Ten dźwięk, który usłyszeliście przed chwilą, on może być cichszy, głośniejszy i tak dalej. Jasność tego możemy regulować oraz możemy regulować ten okres, przez jaki musimy przytrzymać dwa guziki, aby waporyzator się uruchomił. No wiadomo, nie chcemy, żeby po sekundzie się uruchomił, bo sam się może wtedy uruchamiać nam w kieszeni, ale na przykład jak ustawimy to na 10 sekund, no to 10 sekund wtedy to trzeba przytrzymać, więc jest pełne bezpieczeństwo, iż waporyzator sam w sobie się nie uruchomi. Jak widzicie, tak długo jak teraz rozmawiam, ustawiłem temperaturę na 200 stopni i on cały czas się uruchamia. Producent mówi, że uruchamia się 60 sekund. No, mi się zdarzało już, że nawet do 2 minut się czasami uruchamiał. Wydaje mi się to od tego, czy on jest schłodzony mocno, czy jest już na przykład troszkę cieplejszy ten waporyzator, ale maksymalnie wydaje mi się, że to jest jakieś 120 sekund. Teraz możecie sami sobie zobaczyć na liczniku, jak długo on się uruchamiał od tego pyknięcia i właśnie dochodzimy jest 196, 7 i mamy zaraz 200 stopni. Co dalej? Jest to waporyzator hybrydowy, czyli po pierwsze nagrzewa się komora, po drugie jest ogrzewany ciepłym powietrzem, więc no dosyć często stosowane rozwiązanie. Dobrze, że od razu się od tego przyznają, że jest to waporyzator hybrydowy, bo czasami, jak w przypadku na przykład Feniksa, mówią, że jest to waporyzator w pełni konwekcyjny, no ale też komora w nim się nagrzewa, więc wszystko spoko. No ale co jest tutaj najważniejsze? Mamy ten szklany, moi drodzy, ustnik i to on gwarantuje ten niesamowity smak pary, moi drodzy. Zapewne teraz tej chmurki nie widać, pokażę Wam to na jakichś innych przebitkach i przybliżeniach, ale smak tej pary jest po prostu genialny. Jeżeli macie zioła szczególnie bogate w terpeny, no to wypełniają one wasze całe podniebienie i usta, i nos. I te pierwsze 3-4 buchy, smak jest po prostu no, niesamowity. I dla mnie jedno takie nabicie wystarcza maksymalnie na dwie takie sesje. Oczywiście jak ktoś bierze mniejsze buszki, może spokojnie skorzystać z tego parę razy więcej. Dla mnie te pierwsze 3 buchy to są takie typowe, smakowe, takie inhalacje, pełne tych walorów smakowych, no pozostałe jakby, pozostała druga sesja, kolejne powiedzmy 3-4 buchy, no to już będzie takie wyciskanie wszystkich soków z naszych ziół, żeby nic się nie zmarnowało, ale to jest dla mnie maks. Według mnie lufka, tutaj to nabicie tej komory jest jak najbardziej w porządku, tutaj chyba wchodzi 0,1 grama, coś takiego, więc jest ok, należy luźno wbijać i co jest bardzo fajne w tej rurce, fakt, że można dzięki temu bardzo dobrze utrzymywać czystość waporyzatora, ponieważ tutaj na końcu, no to trochę może wypaść, no to widzicie, wysypujecie sobie, to można potem jakimś szczoteczką i przyrządem, który jest dodany do zestawu, sobie wyczyścić. A tą rureczkę wkładacie po prostu do worka foliowego z alkoholem izopropylowym, przelątacie chwileczkę i macie idealną, czystą, nową rureczkę. Są też sitka, które możecie wkładać, wiadomo, wtedy airflow jest troszeczkę słabszy, ale jak macie mocno zgrindowane zioła, no to wtedy nie ma niebezpieczeństwa, że cokolwiek trafi do ust. W moim przypadku, jak są zioła no, dosyć fajne, lepkie, no to w przypadku mojego grindera nie potrzebuję nawet tego ekranika z sitka. I no i co? Smak jest naprawdę niesamowity tego waporyzatora. Tak jak Wam powiedziałem, ostatnimi czasy korzystałem z wielu waporyzatorów, również między innymi ten Air Solo 2. Tutaj smak to jest naprawdę no petarda, ale jak widzicie, one nie mogą w ogóle się równać, jeżeli chodzi o rozmiar. Ten jest przynajmniej z 2 razy cięższy, mi się wydaje, jest wielka, solidna rura, więc jak dla mnie jest to przenośny waporyzator do użytku raczej domowego. To jest waporyzator przenośny do użytku imprezowo-miejskiego, wycieczkowego. To jest taki waporyzator, który nie zwraca uwagi gdzieś tam na mieście. No tutaj to już, no mogliby się ludzie zapytać, ej, co tam masz? Co to, alkomat? O,
wyłączył się. I to jest kolejna fajna rzecz. Daje sygnał w momencie, gdy on się wyłącza, więc nie marnuje się bateria. Od nowa możemy powtórzyć ten cykl. Ale tak jak powiedziałem, do trzech fajnych chmurek schodzi, co też widzicie tutaj na drugich ujęciach. No i wydaje mi się, moi drodzy, że to jest wszystko. Cena, moi drodzy. Waporyzator ten kosztuje jakieś 950 zł, z tego co wiem aktualnie. Można pewnie za jakieś 900 wyhaczyć, można pewnie wyhaczyć go za troszeczkę więcej, troszeczkę mniej. Ja osobiście polecam sklep Vapefully, który mi go użyczył. Wiem, współpracuję z tym sklepem już od wielu, wielu lat i nie jest to oczywiście jakaś reklama, ale kupując jakikolwiek sprzęt z moich recenzji, z linków w moich recenzjach, bezpośrednio przyczyniacie się do rozwoju tego kanału. Jakby część dochodu, część zarobku z tego sprzętu idzie wtedy na rozwój Widwika, więc ja za to będę Wam na pewno bardzo, bardzo wdzięczny. Dodatkowo macie zniżkę 5% na hasło www.5%. No i co? I dodatkowo mogę powiedzieć, że pierwsze 10 zamówień tego konkretnego waporyzatora otrzymają również ode mnie mały pakiecik z gratisami. Czy to jakąś pestkę, bleteczki i tak dalej. Ci, co oglądają moje live'y i audycje, wiedzą, że zawsze coś fajnego można trafić. Zasady już tego będą wyjaśnione bezpośrednio w opisie tego filmu. Gorąco i szczerze, z całego serca mogę polecić ten sprzęt. Wiem, kosztuje on trochę, ale jest on na pewno wart swojej ceny, moi drodzy. Bez porównania jest to lepszy sprzęt niż jakieś takie mniejsze przenośne jak Stormzy, Phoenix, które też są w porządku, no ale on jest wart swojej ceny. Smak tej pary jest po prostu genialny. A ten smak, genialny smak pary, no mogą nam zapewnić tylko i wyłącznie waporyzatory z tych wyższych półek. No chyba, że bardzo dobrze potrafimy korzystać z WapCupa, ale o tym będzie już w następnym filmie, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Linki znajdziecie do zakupów w opisie tego materiału. A my widzimy się w Widwiku i w następnych recenzjach El Vapo. Essa! A, moi drodzy, no i zapomniałem o minusach tego waporyzatora, ale naprawdę ich tutaj po prostu nie ma. Można tego szukać jak dziury w całym. Po pierwsze, no jest on droższy, ale wszystkie waporyzatory z tej półki cenowej, z tej klasy tyle kosztują. Jedyne co, to zamknięcie, które jest rozwiązaniem fajnym, to nie ma na przykład zamknięcia bezpośrednio na tą rurkę. Więc to jest jedyny minus, jeżeli wozicie go gdzieś tam w torbie, w kieszeni, jakieś tam pyrpecie i inne tam pierdołki mogą tutaj wpaść. No ale w moim przypadku na przykład sam sobie zrobiłem taki koreczek mały do tego i wtedy to się w pełni sprawdza, więc jak mam się czegoś czepić i uwiarygodnić tą recenzję, to tylko i wyłącznie tego, co w ogóle nie zmieniłoby mojego zdania na temat tego waporyzatora. Jest to aktualnie najlepszy i najfajniejszy przenośny waporyzator, z którego ja miałem okazję korzystać w roku 2019. Teraz już kończę naprawdę. Pozdro. Week.